Jeśli nie chcesz tracić atrakcyjności dla kobiety, ale i ogólnie dla swojego otoczenia również, to pamiętaj, aby nie być skupionym tylko na sobie. Ten problem akurat ma mniejsza część facetów, natomiast też jacyś faceci ten problem mają, że są zbyt bardzo skupieni na sobie, bo na przykład tak bardzo chcą się dobrze zaprezentować lub po prostu tak bardzo lubisz mówić o sobie, że zbytnio nie interesuje Ciebie Twój rozmówca, tak? Osoba, z którą rozmawiasz. I nie interesuje Cię, co dziewczyna, czy nawet Twój kolega bliższy lub dalszy ma do powiedzenia i tak naprawdę tylko czekasz, aż Twój rozmówca skończy swoją wypowiedź, aby od razu zacząć mówić o sobie, o swojej sytuacji, o swoim życiu. Albo nawet w ogóle nie dajesz się wypowiedzieć dziewczynie, tylko cały czas Ty tylko gadasz. A wiadomo, jeśli nie dasz się wypowiedzieć dziewczynie, jeśli nie dasz dziewczynie możliwości, aby ona dużo gadała, to też nie dajesz możliwości, aby ona zainwestowała. A jeśli nie dajesz jej możliwości zainwestowania, no to wiadomo, jeśli nie inwestuje, no to się nie angażuje w relację. A jeśli się nie angażuje, no to nie będzie Tobą zainteresowana i nie będzie się dalej chciała z Tobą spotkać. I zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj oczywiście kanał, duży czerwony przycisk subskrybuj, daj kciuka w górę, jeżeli doceniasz moją pracę oraz treści, jakimi się z Tobą dzielę zupełnie za darmo. Teraz wracamy do tematu. Dlatego nie skupiaj się tylko na sobie i nie skupiaj się na tym, aby tylko mówić o sobie i żebyś tylko Ty mówił, tak? A tym bardziej na pewno nie próbuj imponować na siłę kobiecie, czy nawet jakiemuś Twojemu koledze, czy współpracownikowi, czy szefowi, żeby pokazać, że jaki to Ty nie jesteś zajebisty, tak? Zobacz, że zawsze, jeśli ktoś na siłę chce pokazać, jaki to on jest super, to zawsze ludzie go traktują, że wcale taki super nie jest. I że robi to dlatego, żeby zaimponować innym. A wiadomo, że każdy, kto na siłę próbuje zaimponować innym, to wychodzi to w taki sposób, że wcale im nie imponujesz, a wręcz przeciwnie, tylko tracisz w ich oczach. Szczególnie pamiętaj o tym, żeby nie chwalić się, ile to Ty pieniędzy zarabiasz, jaki to Ty masz samochód, jakie to Ty masz mieszkanie, czy tym bardziej, ile to Ty nie jesteś w stanie na przykład wypić, nie? Albo ile to Ty nie imprezujesz. Tak samo nie chwal się, jakiś Ciebie podrywacz, jakiś Ciebie uwodziciel, czy jakiś Ciebie zajebisty facet. Nie mów tego, tylko pokaż to, po prostu to pokaż. Pokaż to, że jesteś zajebistym facetem, nawet jak masz fajny samochód, to lepiej pokazać, że masz fajny samochód, niż mówić o tym i się chwalić, jaki to Ty masz fajny samochód. To zadziała po prostu dużo, dużo lepiej. Jeśli podobało Ci się to wideo, daj kciuka w górę, zasubskrybuj oczywiście kanał i dzisiaj to by było na tyle. Teraz obejrzyj jedno z tych dwóch wideo, które przygotowałem specjalnie dla Ciebie, to albo to, ale zanim to zrobisz, zajrzyj do opisu, bo tam przygotowałem pewną niespodziankę, z której na pewno będziesz zadowolony. Dzięki bardzo, cześć.